Cześć, witajcie, jestem Zemrojd, na to już kolejny 12 odcinek z gry Kingdom Come Deliverance. Dobra, lecimy szukać do opuszczonego domu i rudzielca w tym domu. Na skraju lasu. Tam coś jest, tam jest jakaś chata opuszczona. Chwilkę tylko sobie, okej, okay, dobra, już wszystko ustawione. Tu jest coś, ale tu raczej on by nie był. No raczej nie. No jedź. Od razu mówię, jeżeli to by był, to okazałaby się ta chata, to od razu mówię, że ja nie patrzyłem na nic. Na żadne poradniki. Po prostu na skraju lasu. No to jest na skraju lasu, no. Tam jeszcze jest coś. Ale to jak tutaj nie będzie nikogo. Otwórz. Ja jestem na terenie prywatnym. No. Rudy. O, Rudy. Chyba cię słyszałem. Nie, nie. Nie, ciebie. Ale pani Wieśniak. No dobra, uspokój się. Opuszczony dom. No. Uspokój się tam. Dobra, czyli tam. Czyli najpewniej to jest tamta fortyfikacja, czy dom, czy co to jest. Też jest na skraju lasu, no. Ale to nie jest dom chyba. To jest jakiś taki... Chyba, że... Nie, no to nie jest dom nawet. Kraj lasu. Ale teraz tego. Czy następnego, bo tam jest jeszcze jeden las. Tam jest jakaś mała chałupka. Tam o. Ale nie wiem, nie wiem. Musiałbym sprawdzić. Tam jest jeszcze jakiś dom, ale ten dom chyba jest ten już zamieszkany. Sprawdźmy ten... Nie, to nie jest dom w ogóle. To nie jest dom w ogóle. Albo... Albo... Nie, to jest taka drewutnia. Składzik drewna, bym powiedział. No to podejdźmy tam i się spytajmy, czy nie wiedzą nic o jakimś gościu. To jest Rudy, a przyszedł... To nie jest opuszczone, bo widać, że dym się unosi, no ale może tutaj coś nam powiedzą więcej. Dobra, dzień dobry. No spoko, że jestem na terenie prywatnym, no ale nie tu, dobra, czyli tu. Halo, gdzie są ludzie? Włamywanie łatwe. I teraz, no nie, dobra, inwentarz. Aha. Na skraju lasu, no a tutaj nikogo nie ma, no kurczę. To się wydaje dziwne. Że na skraju lasu, tu akurat też nikogo nie ma, no. O nie. Czyli ja mogę zagwizdać nawet jeszcze na siwka, jak fajnie. Czy dalej jeżdżę, jadę pod lasem? Tu i tu chyba. Chyba, że tutaj jakoś jeszcze. Ale tutaj nie ma la... Tu... Dobra, nie. No i na wprost muszę jechać. O,
Opuszczony dom na skraju lasu. Na skraju lasu opuszczony dom. Tam coś stoi, albo to było. No tam jest miasto, no. To są te Użyce, no. Ale gdzie jest ten dom? Może to jest ten dom? A jak nie, to mam jeszcze jedną propozycję. Czy to jest jakiś opuszczony dom? Nie, to jest stajnia jakaś. Ty, tam coś jest. Jakiś dom rozwalony. Może to jest ten. Czekaj, czy to nie jest Rudy? Czyli chyba to nie jest Rudy. Dobra. No kurczę. Gdzie to może być? Mam jeszcze jeden pomysł, ale jak ten pomysł nie wypali, że po prostu nie będzie tam tego domu, no to... No to nie wiem. Jazda konna, och, dziękuję. Chyba, że ten gość mnie oszukał. No nie, 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 nie. Spierniczajcie. Ja, no, krzycz dalej, no. Może ci się uda coś wykrzyczeć. Jeny skacz. I teraz tak. No nie jestem tu. A ja chcę dotrzeć tutaj. Na skraju lasu. Tu jest jakiś dom. Mogę ten sprawdzić, no. Lecisz, siwek. Jak mnie denerwują te krzaki, co... Ach, ta... Po prostu ta piękna... realistyka. Nie, muszę się stąd wydostać, bo to jest jakiś... No leć. Tu jakieś wyjście jest. I tutaj jest, no... Jeny siwek. Ach. Wreszcie. Zaś krzaki, no kurde.
Musi się okazać prawdą, że tam jest ten dom, no bo kurde, gdzie indziej? Powiedział mi, że w tamtą stronę, no. Chyba, że. No to wiem, że muszę znaleźć go, no ale. Chyba, że ja mam odznaczony. Ja mam. Nie. Mam zaznaczony, no. Aha, czyli bez podpowiedzi żadnej. Na jakiej drodze to mogłoby być? No tam. Tam jest jakieś domostwo. Ale to jest to domostwo, co wcześniej już chyba byłem tutaj. Ta? A właściwie jak odróżnić? Tak, to jest to domostwo, gdzie byłem wcześniej, no. Szukam węgla, że w okolicy. Aha. Co jeszcze? Tutaj jest miejsce, którego jeszcze nie znam. To podjedziemy sobie tam. Dziwne, że ten, że Henry jak nie biega, to się ten nie chce mu jeść aż tak dużo jak wcześniej. Dość dziwne. Jestem już tutaj. Jak zwykle pełno krzaków, które mnie odgradzają. I chyba nie ten dom. I tu w ogóle domu nie ma. No jasne, że nie ma. A, na skraju lasu. No w tym domu. Byłem. Chyba, że tutaj jest. Bo już przeszukałem chyba wszystkie domy tutaj. Lecę tam zobaczyć. Może będzie, może nie. Ale wiem jedno. Trzeba poczekać. Bo wjeżdżanie tam w noc, no to jest według mnie lekki błąd. Bo wtedy jeszcze gorzej będzie mi się prowadziło siwka. O, dobra, godzina została i lecimy już, dobra. Witajcie, krzaki. Normalny koń by to obszedł albo jakoś przeskoczył to. Nie, nie. Nie w Kingdom Come Deliverance. Tu chodzi o realistykę. Pam, param, 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 param. Aha, nawet na kamieniach się zatrzymuje. No to nieźle. A czy tu nie było przez przypadek tych wrogów? Bandytów? Chyba nie. Puszczony dom na skraju lasu. No i tam taki dom jest. Co jest tutaj zaznaczyłem? A ja to jestem jednak.
przyjedziemy tam jeszcze raz go spytać. Bo jak kłamał... No to wpierdol. I to jest dziwne, że wszyscy mówili, że nie, oni nikogo nie widzieli, a on sam powiedział, że ma dla mnie informację i najpierw chciał złoto. A jak mu nie dałem złota, to powiedział to, że jest na skraju lasu, no. Ty mi sprzedałeś te lewe informacje? Nie, to nie ty. To był starzec. Tak, ty. Tutaj. Starcze, starcze. Good day to you. What do you need? Oh. I've reconsidered. We can still come to an agreement, can't we? Really? That's not good then. Dobra, how much were you imagining? You already cost me a bit of my time. Now I want double. That's quite a bit. Let's see. Ile chcę tego? 30? 27. Since it's you. Well, a little more and we'll call it a deal. Not bad, not bad. Listen up. Ginger has two mates, twins, who are keeping him hidden and taking care of him. They go out every day to bring him something to eat. Where do they take the food? I don't know. I didn't follow them. Why would I? That's all you have? That's what I paid so much silver for. If you'd already known that much, you wouldn't be here talking to me. So I reckon you got your money's worth. Farewell. Dobra, bliźniaki, choć no. Wiem, że mnie nie lubisz, ale... Where are you hiding Ginger? How did you... What the hell are you talking about? Don't try that one on me. I know he's friends with a pair of twins from here. I'm here on the orders of Sir Hanush, and I need to talk to Ginger about the raid on the stud farm. If Sir Hanush sent you, then you should deal with those two cutthroats who've been creeping around here asking about the poor boy. Once you take care of them, we won't have to hide him anymore. All right, I'll deal with them. And then you'll tell me where you've got Ginger hidden, right? Right. You get rid of them, and I'll tell you. So where can I find these bandits? I'm not sure exactly. There's lots of places to hide around here. But they came and went over the bridge, so I reckon they must be somewhere between here and our neighbors. To już chyba ich zabiłem. Not all that much. There's a path around there somewhere leading to an abandoned... To ich zabiłem już. You don't have to worry about those bandits anymore. I've dealt with them. Really? And I suppose I have to take your word for it. If you want proof, I can take you to them. Maybe I should have brought you their heads. I'll take your word for it. All right, a bargain's a bargain. Ginger is hiding out in a ruined hut not far from here. You go along the road to Ujits until you see a path to the right that leads to a small spring. There's an overgrown path that leads from there right to where Ginger is. Keep your eyes peeled though. You could easily miss it. Good. Thanks for your help. Take care now. Could do with a bite to eat. Ja ich zabiłem przecież tam. O nich pewnie chodziło. Na pewno o nich chodziło. Przecież przeszli przez most tam. No to na stówę o nich chodziło. O tych, co zabiłem wcześniej. A ten nie wykiwał, że na skraju lasu. A gdzie to się uciekało, co? Teraz ucinamy nogi. You've led me a merry dance. What do you want from me? I want to ask you a couple of questions.
Why did you run off like that? Where are your cronies? And why did you kill that bandit? What? Right, one thing at a time. Czemu uciekłeś? Why did you run off in such a hurry? Because I was afraid they'd come back and kill me. Who? Those bandits, of course. To get revenge on you for killing their mate? Killing? Me? I never killed anyone. God is my witness. Nie twoi kumple. Your friends. Where are they? The charcoal burners? They're over at the... To hell with the charcoal burners. Where are your bandit mates? They're not my mates. Nie, nie chodziło mi o to. They nearly killed me. I recognized one of them, so I thought they'd come back and... Recognized? Who was it? Talk! I don't know his name, only that he's from Uschitz and he has a limp. What can you tell me about him? How do you know him? I saw him a few times in the tavern in Uschitz, playing dice and boozing. And? I know he lives in a house on the edge of the village, but that's all I know. I never talked to him. Dobra. I've heard everything I need to hear, so I'll... Wait! What about me? Perhaps I could. What would you like? I'd like to go back to the stud farm, but those cutthroats who want to kill me are still around. Will you help me? They're out of the way. I ran into them on my travels. Really? That's great, but... What? I'm afraid to go back to the farm. I ran away, and God knows what they'll think about it all. I don't know if they'll even want to talk to me. I could go and ask them if it's important to you. Would you? You'll definitely have their respect, the way you took care of those cutthroats. Okej. Okay. Siądę na konia. X. I proszę, żeby była szybka podróż tutaj. Żebym mógł szybką podróż tutaj mieć. Mogę! Dziękuję. Okej, dobra. No spoko, dobra. Najpierw spytam się, czy może wrócić. A dobra, jestem tu i tu jest. Więc jadę. Siwek, zarąbisty koń. Masz siwek. Postój sobie tutaj. A teraz tak, najpierw trzeba się spytać tych... O, tutaj chyba. O nim chodzi chyba. Przyjmiesz pan. I found Ginger. He begged me to ask if he can return, man. Why should I take him back? It might be his fault I had to bury my husband. What? Why else would he flee but guilt? The men said they didn't see him in bed. He didn't have a clean conscience because he gave those murderers a signal. That's not true. He fled because one of the attackers recognized him and Ginger was afraid he'd come back and kill him. Those are just excuses. He wouldn't dare come back. But they came back the very same day. If he hadn't run, they'd have killed him and everyone else. Why would they do that? Why not? They'd already murdered several people, why not a few more? And now I'm supposed to take him back? What if they come back for him and kill one of my daughters in the process? The cutthroats who were after him have been taken care of. And the rest have no reason to return here. And what about for revenge? I can't take him back. I understand your concerns, but you just need to ask Sahanish to leave you a guard. Those bandits might be willing to take on a few stable boys, but not an armed soldier. I'd definitely feel better if someone was here a few days to keep watch. It can be arranged. I'm sure Sir Bernard won't object. Good then. Let the lad come back again. Good luck then. I'll have to get something to eat. Starting to get hungry. Jesteś, mówisz, hungry. Dobrze. Więc jedzenie. Miałem suszone mięso i mam suszone mięso. I dobrze.
Siema, Bernard. God be with you. I talked to Ginger and found out what happened. Out with it, then. Ginger fled because he recognized one of the raiders. He was afraid they'd come back to silence him. Well, he was right. They were asking about him. So who did he recognize? He didn't know his name. Some fellow with a limp from Ujits. All right. Since you've gone this far, you may as well ask around in Ujits. We have enough to do here in these parts anyway. Sir Radzik will tell you about it. He said to send you to him if you haven't already been. Good luck to you. Okay. Tu jest Mr. Sir Radzik. To było. Ale dobra, najpierw... Będziemy tu szli, to... Dobra, zróbmy tak. Powiedzmy Rudzielcowi, że może wracać. Cyk, cyk. Co? Gdzie on idzie? Wędrowiec. Zbadaj. Będzie mnie chciał zaatakować, ale warto, jeżeli... Wędrowny rycerz. O co chodzi? I'd like to challenge you to a duel, sir. A little amicable combat. A czemu mam walczyć? And honor him, friend. For honor. For the thrill of combat. Dobra, to ma sens. That's how you look at it. So, shall we cross swords? No, dawaj. O co będziemy walczyć? Ah, so chivalry alone is not enough to... No, sir. I'm drawn to... I see. Well, I'll tell you what. I have a fine suit of armor, a horse and a sword I won at dice. The horse and sword I can use, but the armor doesn't fit me well. I'll bet a piece of armor against a reasonable sum. Za dużo. No, that's too much. You're the one who wants a wager, friend. I'm still willing to fight you for honor alone. Dobra, przyjmu... Sorry, no matter. My apologies for keeping you. Godspeed. Nie no. Chcę z nim walczyć, no. No. Nie mogę serio już. Przez przypadek, dobra, no. A, pójdzie tędy, dobra. Jak tamtędy będziemy przychodzić. O tu, dobra. No nie, ja chcę anuluj. Escape, no. No daj mi escape'a użyć, no. Jeny. Ach. To se zrobiłem. Przejażdżkę. Bo chciałem być szybciej. A w ogóle ciekawe, co chce ode mnie pan Radzik. Ciekawe, ciekawe. Mapa. Jestem tu, a mam przejść tutaj, dobra. To jest to ciekawe, interesujące miejsce tam, dobra.
Lecisz koniku. Hit. Wypadek, no ale co jest? Co tu się dzieje? Fuck it! No way! Co to? Ja uciekam. Gone weak at the knees, have you? No nie. I... kontynuuj. Jeny, czemu to tak? Ja chciałem tylko zobaczyć, co oni tam robią i... jego rozkazu są. Once again. Tak, wędrujemy z powrotem. Napaść na drodze. Zbadaj. Jak to będzie jakiś jeden gościu, to spoko. Jak będzie ich paru, to już nie. No, gdzie ty mi uciekasz? O nie, jest ich kilku. I oni mają lepsze uzbrojenie ode mnie. Czemu ich zawsze kilku przychodzi, a ja jeszcze ten? A ja muszę zawsze po prostu napotkać na kilku. A do tego jeszcze oni muszą być lepiej uzbrojeni ode mnie. No kurde. Bo poza odcinkiem mnie napadło trzech jeszcze. Jak chyba to było w przedostatnim odcinku. Pomiędzy. Napadło mnie trzech. I oczywiście lepiej uzbrojeni. No i... no i się bawią, no. Jak ja nie lubię powtarzać czegoś w grze, po prostu... I teraz mogę się zgodzić, że ten, tak jak niektórzy mówią, że to jest symulator umierania w średniowieczu. Wszystko cię może zabić. Głód, brak snu, wykrwawienie się, bandyci. No elo. God be with you. God be with you.
No spoko, tylko że wiecie. Muszę coś zjeść. Nie będę kradł konia, jeżeli mam własnego, no. Którego zostawiłem gdzieś. Tam, no. Chodź, chodź. No szybciej chodź, no. A ten mi trepcze tutaj. No najpierw powiem temu rydzielcowi, że może wracać, no. Później wrócę do pana Radzika. Ale do pana Radzika wrócę szybką podróżą. Bo nie chce mi się już nadkładać drogi i marnować czasu. Lecim na Szczecin w Ul. Ciekawe, czy z tych uli da się po prostu da się podbierać miód na przykład. Ja bym sobie podebrał taki miód. Dobra, wiem, spokojnie. Spokojnie. I lecimy. No daj przejść, no dobra, o. Ty, ja coś słyszę. O jeny. O, to jest tu, dobra. Myślałem, że jeszcze będzie dłużej. Jeny, czemu ja to wszystko robię? Dla tego rydzielca. Dobra, to teraz cyk. Cyk. I wracamy tutaj. Nie chcę już żadnych zasadzek. Naprawdę. Chcę po prostu dojść i porozmawiać z panem Radzikiem. No ale na serio bardzo ciekawe, co on chce mi powiedzieć. No dobra, lecimy. Panie Radzik, jestem już. Oh, Henry. Henry, that's you? Myślałem, że nie wyrenderowało się to tak normalnie. Pan Radzik. Mam kolejny trop bandytów. I managed to find a clue to the whereabouts of the bandits. Excellent. Bernard already told me what's been happening, but I'd like to hear it straight from the horse's mouth. The whole story, or just the gist of it, sir? It's up to you what you consider important. Well, in the end, I tracked down the stable boy who fled in fear of his life, and for good reason, too. He put me on the trail of a crofter from Ujit with a limp. And his name? But the boy didn't know him by name, only by sight. But if I ask around, I'm sure folk will know who limps and keeps peculiar company. Villagers like to gossip. But what if he's not there? He could have fled, maybe even to Kuttenberg. If I don't find him in Ujits, I'll ask around. Someone will know something about him. All right. Better go to Ujits then.
Find this limping footpad and get the names of the others out of him. They have to face justice for what they did. I want to see them hang. Then bring him to me in Mare Hoyed, and I'll decide on his fate. Certainly, sir. God be with you. Pieniądze. I'd love to get something to eat. I'm starting to get hungry. No i mówiłem coś o tym, że... I wykrakałem, że o Henry, jak jeździ, to nie musi jeść. Taki. Dobra. Myk. No podobno w tym, w karczmie lubi być wędrowiec, no zbadaj. Co chcesz ode mnie, wędrowcze? Bić się chcesz? Tak, to jesteś ty. Ten co chce się ze mną bić. Co chcesz? Bo ja... It's about this. What? You heard? Don't try to wriggle out. Zgoda, walczmy. Mrka! Halo, co jest? With a sword as with a spinning wheel. Aha. Whoop. Nie gadajcie, że... Co jest? Panie Sir Radzik! Aha, dobra, jestem obładowany jukami, to? Panie Sir Radzik! To nie tak! To nie tak. Guard, help! There! Someone's been killed! My God! Guard, quick! There's a corpse there! A, dobra. Nie uspokoiłem się, dobra, to wczytać. O, jeny. Mogę się przynajmniej z nim o coś założyć. What the hell? What the hell? No. A, nix. Jak mnie jeszcze raz zatrzyma, to założę się z nim o coś. Weź mnie zatrzymaj jeszcze raz, to się założę z tobą o coś. A, już nie chcę mnie zatrzymać. Ale taka zbroja, jaką on miał, to nawet ładna, nawet ładna. Hełm trochę taki, nie. Ale ten, ale zbroja tak, taka fajna, powiem szczerze. Dobra, najpierw zacznijmy od karczmy. W karczmie wszyscy wszystko wiedzą. No, w
Proszę mi się wczytać tutaj. Dobra, zejdźmy z siwka. Zielarz. Jedz garnka. Najadłeś się, Henry. To teraz idź spać. Śpi, mogę tutaj sobie zasnąć. Nie wiem, gdzieś tyle. Rozpocznij. Spanie 2 godzinki, 1 godzinka proszę Państwa. Czy ogarnie Bengi? No, trochę jeszcze jest. Co jest? Otwórz. Wieśniak. Cimozi wieś. Kolejny człowiek. I'm looking for a fellow who lives here, but I don't know his name. Do you know anyone with a limp? Must be that farmhand Lubosch. I don't know what the hell you'd want him for, and I don't much care. He's got a cottage on the edge of the village near the stream. Farewell. No i proszę, no. Odwiedź Lubosza. Nawet nieźle, Lubosz. O nie. Alo, siwek. Alo. No elo. Druga płotka, bym powiedział. Z wieśka. Tutaj mieszkasz? Dzień dobry. Dobrze. Co się tu dzieje? Move along, citizens. Move along. There's nothing to see here. That's what you call nothing to see. I'd like to know what something to see looks like. By the keys of St. Peter, this is all I need. We'll have to send word to Sir Hanush. That might not be necessary. Who are you? I'm Henry of Scalitz, in the service of Hanush's Captain Bernard. I'm investigating the attack at Neuhof, and I think this could be related. Well, I'm the bailiff of Auschwitz. And I say we don't want any of that kind of trouble around here. What makes you think this has anything to do with Neuhof? One of the folk at the stud farm recognized someone from Auschwitz among the bandits. We have no bandits or murderers around here. Really? They say you had a limp? Shit. Well, allow me to introduce you to Limpy Lubosz. Or all that's left of him. Mm-hmm. Okay. Co do... Sakra. Nothing's ever easy. I'll have to take a look around and ask a few more questions, if that's all right with you. You can take this mess off my hands and welcome to it. As for what else there is to find out, I don't know. But look and ask all you like. O kurde. Ale to chyba już sobie zrobimy w następnym odcinku. Coś tak czuję. Albo teraz nawet się jeszcze spytamy.
A poor crofter and a scoundrel. Can't say I'm too surprised what happened to him. He kept company with all sorts of vermin. He was always getting into some kind of trouble. Punch-ups in the tavern and what have you. Dlaczego kulał? How come he limped? He got that from some villainy or brawl a long time ago. Has he been up to anything suspicious lately? I don't know. The last few days he didn't go anywhere. He was home the whole time. But he always kept everyone in the village at arm's length. Okay. Miał jakichś kompanów? Fifth or kin in the village? None. A loner he was. I don't know the last time I saw him with anyone. Do you happen to know where he was on the night of the Neuhof raid? I don't know. He kept his distance from other folk, so you never knew if he was away or holed up at home. Z powrotem. Kiedy znaleziono ciało? And did anyone see anything? Just now. And nobody saw or heard anything. I don't know how they could gut him like that without someone hearing him scream. Another thing about Lou. Koniec rozmowy. What are you doing? No to nieźle. Muszę... Ale to sobie zrobimy w następnym odcinku. Dzięki za dzisiaj i do usłyszenia w następnym. Cześć!